Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij nam Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam. Boże wielki, my w pokorze do Twych stóp garniemy się. Wola Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się. Wola Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się. W łączności z papieżem Franciszkiem polećmy siebie i całą naszą parafię Matce Najświętszej. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Zgromadzeni na niedzielnej mszy świętej miłosiernemu Bogu pragniemy polecić następujące intencje. Ksiądz profesor modli się w intencji Józefa i Zofii w 35. rocznicę ślubu. Ja modlę się w intencji Agaty i Grzegorza w 7. rocznicę ślubu. Dla czcigodnych jubilatów prosimy o błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne dary i łaski oraz opiekę Matki Bożej i pocieszenia. Natomiast ksiądz Kazimierz modli się za świętej pamięci Marię Dziewońską, msza święta od Kazimiery i Jana Bielów. Przeprośmy najpierw Boga za nasze grzechy, byśmy godnie sprawowali najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, moje bardzo wielkie winy. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie,
do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni w dobrem będziemy utwierdzeni. Czytanie z księgi proroka Amosa. To mówi Pan Wszechmogący. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszymi olejkami się namaszczają. A nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków. Oto Słowo Boże.
duszo moja, Pana Stwórcę swego. Uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan szczerze przybyszów. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występujących kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król Królujących i Pan Panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Oto Słowo Boże. Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał:
Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jest takie przysłowie: od muzyki do Boga krótka droga. Jedynym zadaniem muzyki jest śpiewanie chwały Bożej, z której rodzi się porządek i miara. Ona rozporządza i podtrzymuje wszystkie dzieła cudownym koncertem i harmonią. Jeszcze ktoś inny powiedział: tego, co nie potrafią powiedzieć barwy, marmury czy wiersze, potrafi powiedzieć muzyka. I jeszcze: tym, co najbliższe jest wyrażenia niewypowiedzianego, zaraz po ciszy, jest muzyka. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj piękna chwila w życiu naszej parafii, uroczystość poświęcenia wybudowanego instrumentu organowego. Dowiedziałem się, że tylko biskup może poświęcić 3 rzeczy związane z Kościołem. Kościół z ołtarzem, to jest ta pierwsza rzecz, chrzcielnice i właśnie organy. I ten fakt uświadamia nam, jaką rolę i jaką wartość przedstawia Kościół sam w sobie, jest oczywiste, ale chrzcielnica i właśnie organy. Wszystkie inne przedmioty poświęca zwykły ksiądz. Przed nami kiedyś, nie wiem kiedy, konsekracja Kościoła. Chrzcielnica już została poświęcona w czasie bierzmowania 19 czerwca 2013 roku. A dzisiaj będzie poświęcenie organów. Wyjątkowa uroczystość. Chciałbym, żebyśmy sobie tę wyjątkowość chwili uświadomili. W naszej parafii, która ma swoje początki w 1440 roku, wiemy na pewno, że poświęcone były organy w Starym Kościele, przypuszczamy przynajmniej, że były poświęcone. Czy w poprzednich zniszczonych kościołach był jakiś instrument organowy, tego nie wiemy. No i w tej wielowiekowej historii parafii dzisiaj również jest taki szczególny dzień, niepowtarzalny, poświęcenia instrumentu organowego. A czym to poświęcenie jest, to popatrzmy przez bardzo ciekawy obrzęd poświęcenia. Bo to nie jest takie zwykłe: podejdzie ksiądz biskup, zanurzy kropidło w kropielnicy i pokropi wodą święconą i wróci. Po pozdrowieniu udamy się wszyscy z asystą, ksiądz kardynał i księża tam na chór. I na początek ksiądz kardynał nałoży kadzidło
i okadzi instrument. Gest okadzenia przynależy tylko do niektórych elementów Kościoła. Okadzamy przede wszystkim Najświętszy Sakrament, okadzamy ołtarz i krzyż, paschał i kapłanów celebrujących mszę świętą. I okadzamy także organy. To powinno rodzić jakąś zadumę, jaką wagę ma ten przedmiot w Kościele, że jest okadzany, a kadzidło, ten zapach i dym wznoszony do nieba, symbolizuje nasze modlitwy, uwielbienia i dziękczynienia, jakie z tego miejsca wznosimy do Boga. Muzyka, dźwięki, co jest pięknie wyrażone w modlitwie poświęcenia, spełniają też taką rolę. Mają zabrać nasze modlitwy i wznieść je do Boga. To jest symbol tego dymu, zapachu i dźwięków, które się wznoszą tam do góry. Po tym okadzeniu ksiądz biskup odmówi piękną modlitwę ułożoną przez kardynała papieża Benedykta XVI na okoliczność właśnie poświęcenia organów, a po niej rozpocznie się bardzo ciekawy dialog kardynała biskupa z organami. Biskup się zwróci najpierw w takich słowach: zbudźcie się, organy, instrumencie święty, głoście chwałę Boga, naszego Stworzyciela i naszego Ojca. I organy muszą odpowiedzieć i odpowiedzą dzięki zdolnościom i talentowi i pracy naszego organisty, który w tym momencie musi zagrać improwizacje odpowiadające temu wezwaniu. I znowuż kardynał powie: organy, instrumencie święty, uczcijcie Jezusa naszego Pana, który dla nas umarł i zmartwychwstał. I znowu odpowiedź w formie improwizacji. I kolejne wezwanie, tym razem do Ducha Świętego: organy, instrumencie święty, uwielbiajcie Ducha Świętego, który ożywia nasze życie tchnieniem Bożym. I znowu odpowiedź w formie improwizacji. I teraz wezwanie z kolei do Matki Najświętszej: organy, instrumencie święty, zanieście nasz śpiew i nasze błaganie do Maryi, Matki Jezusa. I wreszcie na końcu ksiądz biskup odniesie się do wspólnoty, do Kościoła i wezwie: organy, instrumencie święty, wprowadźcie wiernych w dziękczynienie Jezusowi, przynieście pociechę wiary tym, którzy przeżywają trudności i wspierajcie modlitwę chrześcijan. Zauważyliście, że w tym ostatnim wezwaniu są wyrażone tak naprawdę trzy najważniejsze cele organów. Muzyka organowa mają wprowadzać nas, wiernych, w dziękczynienie Jezusowi. Mają przynosić także pociechę tym z nas, którzy przeżywają szczególne trudności życia i trudności wiary. I wreszcie mają wspierać naszą modlitwę. I dopiero po tym dialogu i po tych odpowiedziach, improwizacjach organowych będzie sam już ostatni gest pokropienia organów wodą święconą. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj naprawdę bądźmy Panu Jezusowi wdzięczni, że w naszym Kościele rozbrzmiewa instrument, który za kilka godzin zostanie uroczyście poświęcony, a wiele parafii może nam pozazdrościć. Ale my z tego powodu nie możemy się wywyższać, niech Bóg broni. Wiele osób na wiadomość, że w Trzemeśni wybudowano duże 35-głosowe organy, za nie mówiło. Czasami w niektórych środowiskach jest pewne milczenie zdziwienia.
może gdzieś tam w sercu i zazdrości. Ale my nie uważamy się za lepszych, tylko dziękujemy Matce Najświętszej, bo przypuszczam, że nikt z nas tutaj obecnych, ja tym bardziej, 3 lata temu, nawet w najskrytszych marzeniach nie myślałem, że dzisiaj będę słuchać muzyki organowej w czasie liturgii naszych mszy świętych. Dla mnie to jest jakiś swoisty rodzaj cudu. Jest takie łacińskie porzekadło: przez cierpienie do gwiazd. Budowa organów dokładnie realizuje to powiedzenie: przez cierpienie do gwiazd. Jeśli wyznaczamy sobie trudny, szczytny cel, jest to związane z cierpieniem stresów, analiz, niepokojów, szukania funduszy, lęku. Oczywiście ryzyko nie może być szalone. Oczywiście ryzyko nie może być takie, które zamieni się łatwo w katastrofę. Takiego ryzyka nie ma. Ale lęk i niepewność zawsze pozostanie. Ten lęk mi również wciąż towarzyszy, bo tak sobie nieraz myślę, a co by się stało, jakby parafianie nie chcieli już składać ofiar, chociażby na składce inwestycyjnej, myśląc sobie, no przecież już mamy organy poświęcone, więc po co? No to byłoby trudno wtedy. Wtedy by trzeba było coś wymyślać, ale byłoby troszkę nieciekawie, mówiąc delikatnie. Z tym, że ja wiem, że tak nie będzie, ale lęk gdzieś tam w duszy jest i niech sobie będzie, niech to cierpienie do gwiazd towarzyszy. Mamy już, na pewno was to interesuje, spłacone ponad 3/4 instrumentu. Obliczając te fundusze, jakie ze swojej życzliwości składacie na składki inwestycyjne kwartalne, składacie z racji kolędowania w styczniu, czy też z racji festynów, to jeszcze około może 4 lata takiego spokojnego zbierania, aby ten instrument spłacić. A historia budowy naszych organów 2 lata temu w czerwcu, tak sobie z ciekawości, poprosiliśmy komisję kurialną, bo takie są procedury, aby przyjechała i określiła, jaki instrument powinien się znaleźć w naszej świątyni, tym bardziej, że pan organista coraz mocniej zwracał nam czy mi uwagę, że ten instrument, na którym do tej pory grał, już dogorywa. Była próba naprawienia tego instrumentu, ale to w ogóle pan, który przyjechał, powiedział, że to już w ogóle nie warto. I przyjechała komisja, chyba to było w czerwcu, określili jaki instrument. No i dobrze, no to już wiemy, co powinno być w naszym kościele. A potem znowuż jesienią 2 lata temu, czy rok temu, nie 2 lata temu, taka myśl, a jakby tak poprosić firmy, ile to w ogóle kosztuje? No to dobrze, no to napisaliśmy zapytanie do kilku firm, przysłano ofertę z 8 firm. No i potem analiza, takie koszty, czy jesteśmy w stanie, czy po prostu podołamy, jak to wszystko, bardzo trudna, bardzo bym powiedział stresująca i taka bolesna, ale dzięki mądrości, doświadczeniu ludzi, którzy po prostu obracają pieniędzmi i wiedzą, jak nasza parafia może, co może, podjęliśmy decyzję, a spróbujemy. I trzeba było wybrać firmę, też bardzo trudna rzecz, bo nie są to małe pieniądze i odpowiedzialność za instrument, czy taki, czy taki, czy taki, jest ogromna. I oczywiście nie kryje, ostatecznie spada to na proboszcza, to on musi ostatecznie wyboru dokonać, taki czy inny. Wybraliśmy w czasie posiedzenia komisji w Krakowie instrument firmy Szkrabla.
ale on miał być wybudowany dopiero na 2018-19 rok. Do tej pory przez te 4, 5 czy 6 lat mieliśmy składać pieniądze i ratami przesyłać właśnie tam na Słowenię. I to było rok temu. I wtedy też pojawiły się takie niepokoje ekonomiczne na świecie i w Europie, związane chociażby z różnymi skokami euro. I przyszła kolejna zwariowana myśl, a może by przyspieszyć, może by się skądś dało gdzieś znaleźć środki, tak żebyśmy spłacali posiadany już instrument. I tak też się stało. Zapytaliśmy się, jak szybko jesteście w stanie wybudować instrument? No kilka miesięcy. No to robimy. I wybudowano i udało się w maju tego roku oddać do użytku instrument, który służy nam już od kilku miesięcy. Przed nami jeszcze kilka lat takiego zbierania, abyśmy mogli mieć tą pewność, że to jest już do końca nasz instrument. Święty Bazylii powiedział, że muzyka i śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju, uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew, przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów. A ktoś inny, że muzyka wymywa z duszy kurz codziennego życia. Dzisiaj wieczorem instrument zostanie poświęcony, ale wcześniej o godzinie 17 będzie piękny koncert pana Tomasza. Jest takie powiedzenie, że jakie są organy, tak gra na nich organista. One nie do końca są prawdziwe, bo jak jest kiepski instrument, to nawet najwspanialszy organista nie zagra, ale i w drugą stronę, jeżeli jest doskonały instrument, a słaby organista, też z tego nic nie będzie. Ufamy, że u nas w Kościele jedno i drugie się zgrywa. Zapraszam wszystkich, nawet jeśli by trzeba było przyjść na jeszcze jedną mszę świętą, zapraszam i na koncert, i później na mszę poświęcenia organów. A w czasie koncertu pan Tomasz zagra Jana Sebastiana Bacha Tokatę i Fugę de Mol. To jest jeden z najsłynniejszych, być może najbardziej znanych utworów organowych. Utwór ten jest także testem możliwości organów, jak i kunsztu organisty. I drugie dzieło to dzieło, nie powiem współczesnego, ale też niedawno w skali rzeczywiście życia naszej parafii, bo zmarł w 1911 roku, organisty słynnego Aleksandra Gilmanta zagra sonatę organową de mol. Również bardzo piękny utwór. Zapraszam też wszystkich, a szczególnie tych, którzy mają możliwości. Nie trzeba się zawsze śpieszyć z kościoła. Może jest jeszcze chwilka, 3-4 minut, żeby po mszy świętej zasłuchać się w improwizacje, jakie w naszej świątyni po każdej mszy świętej w niedzielę rozlegają się z organów. Może trzeba się właśnie uczyć słuchać muzyki, żeby zobaczyć, usłyszeć to bogactwo dźwięków, które stanowią harmonię. Dlatego też organy i muzyka, harmonii tych dźwięków symbolizuje wspólnotę Kościoła. Tę jedność w różnorodności. Jan Paweł II powiedział, że muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje. W tym ważnym, pięknym dzisiejszym dniu wszystkim, którym budowa organów leży na sercu, składam serdeczne podziękowanie za życzliwość, za stwarzanie dobrej atmosfery, za modlitwę w tej intencji, za starania związane chociażby z kolędowaniem, z festynami czy
innymi podejmowanymi dziełami. Składam także wszystkim, Bóg zapłać za złożone ofiary, które składacie w czasie składek inwestycyjnych, czy też przesyłacie na konto parafii. Niech Bóg wynagrodzi. Franz Schubert powiedział: szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę, a przez to uśmiech na twarzy. Amen. Wierzę w jednego Boga, trzeciego dnia Pismo wstąpił do nieba po prawicy Ojca, przyjdzie chwale modlek, będzie końca Ducha Świętego, Żywiciela, za i Syna pochodzi. Na początku Kościół, jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, oczekuję odpuszczenia umarłych, wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pan Bóg jest blisko każdego człowieka, a szczególnie tego, który z ufnością dziecka zwraca się do Niego jak do swojego Ojca. Stoimy zatem i my w takiej postawie i prośmy Go z pokorą. Aby Kościół odważnie walczył o sprawiedliwość społeczną przez jawne głoszenie wymogów Ewangelii, Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Aby ludzie bogaci zrozumieli, że nie samym chlebem żyje człowiek, Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Aby żyjący w nędzy i wielkim ubóstwie jeszcze na tej ziemi doznali złagodzenia ich niedoli, Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Aby zatwardzieli grzesznicy, poznawszy zło przez siebie, uczynnie nawrócili się do Boga, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefa i Zofii w 35. rocznicę ślubu, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agaty i Grzegorza w 7. rocznicę ślubu, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby Maria i wszyscy nasi bliscy zmarli oglądali oblicze Boże w wieczności, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy uczciwie zabiegając o dobra materialne, konieczne do życia, nie oddali się beztrosko od Boga i nauki Chrystusowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi, bądź uwielbiony za Twoją dobroć, której nieustannie doświadczamy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i sprawa, by przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym kardynałem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Marii i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Cecylią, patronką muzyki kościelnej, ze świętym Klemensem, patronem naszej parafii, ze świętym Janem Pawłem Wielkim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem zdrowy, proszę do mnie. Nowe tylko słowo. Będzie zrobione to wszystko. Thank you.
Jezu w hostii utajony, daj mi serce swoje daj. Tyś mi jeden ulubiony, tyś mojego życia raj. Tyś mi jeden ulubiony, tyś mojego życia raj. Wszędzie dobrze mi, o Panie, choćby ból me serce rwał. Słodkie ziemskie me wygnanie, byleś mi sam siebie dał. Słodkie ziemskie me wygnanie, byleś mi sam siebie dał. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, Jezu, dla miłości Twej. Tylko błagam, tylko proszę, Ty mnie zawsze w sercu miej. Tylko błagam, tylko proszę, Ty mnie zawsze w sercu miej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech najświętszy sakrament odnowi nasze dusze i ciało, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Jeszcze raz zapraszam wszystkich parafian do udziału w uroczystościach poświęcenia organów o 18:00 w czasie tej mszy świętej,
której przewodniczył będzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, homilię wygłosi ksiądz prałat Robert Tyrała, przewodniczący archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, a wcześniej o godzinie 17:00 koncert organowy pana Tomasza Chorzalskiego. We wtorek obchodzimy wspomnienie świętego Wincentego a Paulo, we czwartek święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w piątek świętego Hieronima, w sobotę świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W przyszłą sobotę o 6:30 odprawiona zostanie msza święta arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia w języku łacińskim. W tym tygodniu 29 września mija 263 lata od powstania i istnienia nieprzerwanego w naszej parafii tego arcybractwa. Zachęcamy nowych członków do wpisania się i kontynuowania tego pięknego zwyczaju modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia. Z kolei w pierwszą sobotę miesiąca wieczorem będzie msza święta ku czci Matki Bożej i jak co miesiąc zapraszamy rodziców oczekujących potomstwa, będzie udzielane błogosławieństwo matkom w stanie błogosławionym. Po mszy świętej odbędzie się spotkanie zelatorów różańcowych. Od najbliższej soboty, 1 października, nastąpi jesienno-zimowa zmiana godzin odprawiania mszy wieczornych. W Trzemeśni będą o 17:00, w Porębie o 15:30, zarówno w tygodniu, jak i w niedzielę. Od soboty też rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe, na które zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W kościele nabożeństwa będą po mszy wieczornej około 17:30, a w kaplicy codziennie o 16:00. W niedzielę różaniec będzie przed mszą wieczorną, czyli o 16:30 w kościele, w kaplicy o 15:00. W przyszłą niedzielę dodatkowa msza święta chrzcielna o godzinie 14:00. Do chorych z racji pierwszej soboty ksiądz Jakub pojedzie właśnie w najbliższą sobotę, ja natomiast pojadę w przyszłym tygodniu, w piątek i w sobotę według ustalonego harmonogramu. W zakrystii można nabyć wydane płyty z filmem DVD z pierwszego inauguracyjnego koncertu organowego, jaki odbył się w czerwcu z udziałem greckiej artystki Joanny Solomonidu. Płyta została przygotowana przez profesjonalną firmę, której produkty można kupować w Empiku i innych sklepach muzycznych. Myślę, że warto posiadać taką niepowtarzalną pamiątkę z tego wydarzenia. Może być ona także pięknym prezentem związanym z naszą parafią. A ewentualny dochód ze składanych ofiar przeznaczony będzie oczywiście na spłatę poświęcanych dziś organów. Dziękujemy parafianom za dyżur sprzątania naszej świątyni, za złożoną ofiarę na kwiaty. Na kolejną sobotę prosimy mieszkańców Trzemeśni, rejon Droga do Poręby, od rodziny Jaroszów do rodziny Dąbrowskich. W minionym tygodniu odeszła do wieczności świętej pamięci Józefa Górka. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie. Niechaj odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.